Pochylimy się nad fragmentem Ewangelii Mateusza z rozdziału 12, wers 31. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Czyli nigdy, komentując ten ostatni fragment. Ciekawy fragment. Wiele dyskusji, sprzeczek, kłótni można zaobserwować na stronach internetowych, gdzie ludzie wypisują różne rzeczy. Poprzestańmy na stwierdzeniu różne rzeczy. I znowu, po raz kolejny zachęcam, żeby najpierw czytać Biblię, najpierw zrozumieć, co zostało tam napisane, a później starać się tekst skomentować. Dla siebie, niekoniecznie dla wszystkich, dla siebie, żeby jakąś naukę przyjąć, bo przecież po to pismo jest. Co tutaj znajdujemy? Przede wszystkim dwie rzeczy. Dowiadujemy się, że jeżeli ktoś cokolwiek powie przeciwko Duchowi Świętemu, jakiekolwiek bluźnierstwo, to nie będzie mu odpuszczone. I druga rzecz, która jest niezwykle ważna, Jezus mówi, że jeśli ktoś zbluźni nawet przeciwko niemu, to będzie mu odpuszczone. Właściwie w zrozumieniu tego, co przeczytaliśmy, czy bardziej opowiedzieliśmy w tej chwili na podstawie tekstu, jest zrozumienie całego fragmentu. Dlaczego to, co się powie przeciwko Jezusowi, będzie odpuszczone, a to, co przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone? Po pierwsze, wtedy, kiedy Jezus przebywa pośród uczniów, można powiedzieć, że pełni posługę pośród narodu Izraela, fizycznie jest obecny na ziemi, to nie ma jeszcze obecności Ducha Świętego w takim znaczeniu, w jakim stało się to w momencie, gdy Duch Święty zstąpił i zaistniał Kościół, zaistniało zgromadzenie, eklezja, jak mówi Greka. Oczywiście Duch Święty zawsze jest obecny, zawsze był obecny, był obecny przy stworzeniu. Był obecny wiele razy wtedy, kiedy potwierdzał, kim jest Jezus Chrystus, ale w takim znaczeniu, że stajemy się pełni Jego obecności, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego, jeszcze w tym czasie Duch Święty nie był obecny. To jest ważna informacja. Za to Chrystus był obecny fizycznie. Więc przeciwko Duchowi Świętemu za bardzo nikt niczego nie miał do powiedzenia. Natomiast przeciwko Chrystusowi, można powiedzieć, że całe tłumy i to takie czołówki izraelskiej, powiedzielibyśmy dzisiaj takich kapłanów i celebrytów izraelskich, to ci ludzie przeciwko Jezusowi mówili nieustannie. I, że tak powiem, nie oszczędzali sobie ani częstotliwości napadów, ani języka, którego używali. A Jezus mówi wszystko, cokolwiek oni powiedzieli. Wszystko. Będzie im odpuszczone. Otóż różnica polega na tym, że
ludzie wtedy, kiedy Jezus przyszedł na ten świat, no przede wszystkim Izraelici, nie byli w stanie do końca rozeznać, kim on jest. No, jedynie wąska grupa ludzi, nawet jeśli uznamy, że to było kilka tysięcy ludzi, no to jest kropla w morzu całego narodu. Jedynie te kilka tysięcy wybranych ludzi rozpoznało Jezusa. I tyle. Reszta była niezdolna, to od razu sobie powiedzmy, była niezdolna do rozeznania, kim jest Jezus. Jasne, że można powiedzieć, że nie mieli łaski, to wszystko jest prawda, że Bóg im tego nie objawił, to jest prawda. No ale czy Piotr wiedział, kim jest Jezus? No nie wiedział. Dopiero Jezus mu powiedział, słuchaj Piotr, powiedziałeś, że jestem Synem Bożym, ale zdaj sobie sprawę z tego, że nie doszedłeś do tego sam, że przecież Ojciec, mój Ojciec ci objawił, kim jestem. To są słowa Jezusa. Piotr też nie wiedział, kim jest Jezus. A nawet to, że powiedział, wypowiedział prawdę o Jezusie, jeszcze nie świadczyło o tym, że on zdawał sobie sprawę, kim naprawdę Jezus jest. Dlatego Jezus mówi, wszystko, cokolwiek przeciwko mnie ludzie powiedzieli, zostanie im odpuszczone. Oczywiście warunek jest taki, że ci ludzie, tak jak to czytamy chociażby w Ewangelii Jana 3,16, uwierzą Jezusowi. Wtedy będą mogli być zbawieni i zostanie im wszystko odpuszczone. No, a jak jest z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu? Otóż Duch Święty jest duchem prawdy. On przyszedł, aby przekonywać ludzi o prawdzie. Przypominać słowa Jezusa, wdrażać uczniów w słowa Jezusa, wypełniać uczniów Jezusa swoją obecnością, umożliwiając im poprzez właśnie tę obecność święte życie. Jeśli ktoś tego doświadczy, ja w ogóle nie przyjmuję do wiadomości informacji niektórych ludzi, którzy twierdzą, że jak ktoś doświadczy prawdziwie Bożej obecności, to nigdy Boga nie porzuci. No, Biblia jest, Nowy Testament oczywiście, już nie mówię o Starym, jest pełna przykładów ludzi, którzy poznali Boga, a jednak go porzucili. Przeczytajmy sobie fragment z Listu do Hebrajczyków, z 6 rozdziału, od 4 wersu. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zwróćcie uwagę, zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego. To nie jest tak, że liznęli trochę z nauki Jezusa, zakosztowali Jezusa. Stali się, uwaga, uczestnikami Ducha Świętego, a więc Duch Święty ich wypełnił. Dalej, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Czyli nie tylko sobie coś tam poczytali i powiedzieli, że nie rozumiemy, tylko zakosztowali tego Słowa. Przekonali się, że ono jest dobre, że ono działa w ich życiu. Oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Cokolwiek to oznacza coś o wiele więcej niż intelektualne przekonanie o tym, że Jezus jest Zbawicielem. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Oczywiście Syna Bożego już nie ma i za czasów powstawania Listu Hebrajczyków nie było już na ziemi. Ale jeżeli czynią ci ludzie to ponownie, to znaczy, że już przyjęli to zbawienie, które płynęło z krzyża. Już wyznali swoją wiarę. Kto ich do tego doprowadził? Oczywiście łaska żywego Boga, żeby było jasne. Ale obecność Ducha Świętego, żywa obecność Ducha Świętego w ich życiu była takim gwarantem, a przynajmniej powinna być gwarantem, że ci ludzie pozostaną wierni
Duch Święty doprowadził do wielu rzeczy, o których tutaj czytamy, ale ci ludzie to porzucili, odrzucili. I Biblia mówi, że jest rzeczą niemożliwą, żeby tych ludzi powtórnie odnowić. To jest niemożliwe. A niemożliwe jest z jednego powodu, ponieważ ci ludzie po raz kolejny, powtórnie tu jest napisane, ukrzyżowali Syna Bożego i wystawili Go na śmiech, na kpiny, na urągowisko, ponieważ pokazali wszystkim, że Bóg nie ma mocy, aby zachować ich przy sobie, że Bóg nie jest kimś ważnym i można Go po prostu sobie tak po prostu porzucić. No, musimy też rozumieć, że ci ludzie nie robią takich rzeczy w milczeniu, tylko wiele zła przy okazji wymawiają swoimi ustami. Źle mówią o Kościele, o braciach i siostrach, no muszą się jakoś usprawiedliwić. Oczywiście nigdy nie są oni winni, no bo przecież wiadomo, że grzesznik nigdy nie jest winien grzechu. To wszyscy wokół są winni, a on biedny z tego powodu cierpi. No tak to jest. Znam to od wielu lat i nikt tego mi nie musi tłumaczyć. Oczywiście nie znam tego w swoim życiu, ale znam to z wielu rozmów, wielu przypadków, które widziały moje oczy, których sam doświadczyłem. Mogę powiedzieć, że ręce moje tego dotykały, a oczy moje to widziały, a uszy moje też słyszały. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duch Święty tego człowieka wprowadził w nowe życie. Zabezpieczył go we wszystko, co jest potrzebne. Ten człowiek w zasadzie wystarczyło tylko, żeby był posłuszny, nic więcej. A taki człowiek odwrócił się. Mamy taki przykład Demasa, współpracownika Pawła, a chyba nikt z nas nie uwierzy, że Paweł dobiera sobie współpracowników po prostu przypadkowych. Wiemy też, że Demas długo towarzyszył Pawłowi i no, był świadkiem wielu niezwykłych rzeczy. No ale Paweł napisał w jakimś momencie, Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Oczywiście, że ktoś może powiedzieć, że to jeszcze nie znaczy, że zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Tak, to prawda. Ale prawdą jest to, co napisał Paweł. Czyli, że Demas, jego współpracownik, który miłował Chrystusa, umiłował świat doczesny. I tyle. Opuścił Pawła, opuścił służbę, opuścił Kościół. I tyle. I cokolwiek by nie powiedział w tym przykładzie, on pokazuje, że jest możliwe, że człowiek po prostu odchodzi od Boga. A odchodząc od Boga, może również, bo nie musi tak się stać, to trzeba przyznać, ponieważ przyczyny mogą być odejścia od Boga różne. Może jeszcze parę słów za chwilę ten temat powiem, ale w ogóle to jest możliwe. I część ludzi robi to, no po prostu grzesząc przeciwko Duchowi Świętemu, zaprzeczając wszystkiemu, co Bóg uczynił w ich życiu. Pierwszy list Jana 5,16 czytamy: jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie jest to grzech śmiertelny, to niech się modli, a Bóg da temu człowiekowi życie. To jest temu, który nie popełnia grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Czyli człowiek może doprowadzić w swoim życiu do takiej sytuacji, w której dopuszcza się grzechu, który przynosi śmierć. Tu nie chodzi o grzech śmiertelny w rozumieniu katolickim, bo to jest straszliwe uproszczenie. Większość grzechów tak zwanych śmiertelnych, tak rozumianych przez katolików, w ogóle nie ma nic wspólnego ze śmiercią, żeby było jasne. Ale Biblia mówi, że taki grzech jest możliwy. No to się pokrywa z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, co czytaliśmy wcześniej.
to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo czas Nowego Testamentu, czas Nowego Przymierza to czas, kiedy Duch Święty pracuje w człowieku i daje świadectwo. Święte świadectwo. Mądre, dobre świadectwo. Więc żeby taki grzech popełnić, trzeba po prostu odejść od tego świadectwa, zaprzeczyć prawdzie. Powiedzieć, nie, 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 mnie prawda nie interesuje. Pretekst zawsze się znajdzie. No i na koniec właśnie to, co miałem powiedzieć. Wcześniej zapowiedziałem to, że są różne przyczyny odejścia. Także od Boga czy od Kościoła. No, ludzie mogą być bardzo skrzywdzeni. Przez ludzi. I to jest właśnie przyczyna, główna przyczyna, że ci ludzie, owszem, odchodzą, ale nie popełniają grzechu śmiertelnego. Pamiętajmy o tym. Amen.